Czy wiesz, czym właściwie są mazidła? Dziś spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam. Kiedy postać leku ma znaczenie. Właściwie po co nam rozróżniać, czy mamy do czynienia z maścią, kremem, zawiesiną, czy właśnie z mazidłem? Z powodu wyceny leku robionego. Kiedy zabierzemy się za niezwykle fascynującą lekturę, jaką jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, to paragraf numer 3, ustęp 1 mówi nam, że maści, kremów, mazideł, past oraz żeli na jeden ryczałt możemy zrobić do 100 gramów. A już płynnych leków do stosowania zewnętrznego do 500 gramów. Dlatego tak istotne jest rozróżnienie, czy mamy do czynienia z płynnym lekiem do stosowania zewnętrznego, czy z mazidłem. Gdzie szukać definicji? No właśnie, gdzie? Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, przyjrzałem kilka książek, które mają za zadanie uczyć nas receptury. I tylko w jednej znalazłem definicję. Przytoczone przeze mnie rozporządzenie klasyfikuje mazidła do pustałych postaci leków, oddzielając je od płynnych leków do stosowania zewnętrznego. Pierwsza definicja, jaką znalazłem, brzmi: są to płynne preparaty jednofazowe lub wielofazowe, przeznaczone do nacierań. Mamy już tutaj pewną sprzeczność z tym, co czytamy w rozporządzeniu. Sprzeczność, która może spowodować błędną wycenę leku i tym samym skazać nas na kary narzucone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tej samej książce szukałem kolejnych definicji i znalazłem znacznie szersze. Mazidła, linimenta są to postacie leku stosowane na powierzchnię skóry do smarowań i wcierań w celu wywołania działania miejscowego. Cechą mazidła jest jego zdolność do łatwego rozsmarowywania się na skórze. Dalej czytamy, że mazidło jest płynną lub półpłynną emulsją, żelem, roztworem, w skład których wchodzić mogą m.in. mydła, oleje, węglowodory, roztwory wodorotlenków, amoniak, woda, etanol, olejki eteryczne, balsamy. I znów nie za bardzo rozwiany został, uważam, nasz dylemat. Ile ryczałtów pobrać za 200 gramów naszego płynnego leku? Ile ryczałtów pobrać? Przyznam, że na to pytanie nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Olimenta to mazidła olejowe, w których oleje zwiększają przyczepność rozsmarowywanego mazidła do skóry. Osobiście uważam, że współcześnie to właśnie leki do użytku zewnętrznego na bazie olejów można według przytoczonych przeze mnie wcześniej definicji klasyfikować jako mazidła. Popularne mazidło. Chyba najpopularniejszym wykonywanym obecnie mazidłem jest mazidło wapienne Linimentum Calcis. W jego skład wchodzą równe części oleju lnianego oraz wody wapiennej. Zgodnie z definicją mamy postać do użytku zewnętrznego na bazie oleju, która dodatkowo zawiera węglowodory, bo jak pamiętamy, woda wapienna to wodny roztwór wodorotlenku wapnia o stężeniu mieszczącym się w granicach 0,15–0,17%. Najprostszą metodą wykonywania leku jest wytrząsanie w butelce oleju lnianego z wodą wapienną. Emulsję można również wykonać ucierając składniki w moździerzu i gotowy lek przelać do butelki z ciemnego szkła. W czasie mieszania wolne kwasy tłuszczowe reagują z jonami wapnia i tworzy się mydło będące emulgatorem woda w oleju. Ze względu na małą ilość wodorotlenku wapnia w wodzie wapiennej, mazidło podczas przechowywania nie gęstnieje. Emulsja jednak nie jest trwała i przed każdym użyciem butelka z lekiem musi być wstrząsana przez pacjenta. Mamy tutaj kolejną cechę mazidła, o której wspomina przytaczany już wcześniej przeze mnie podręcznik. Składniki w mazidłach mogą występować w postaci wielofazowych rozproszeń. W związku z tym mogą ulegać rozwarstwieniu. W razie rozdzielenia się składników powinny pod wpływem krótkiego wstrząsania powracać do układów o wyglądzie jednorodnym. Mazidła
należy przyrządzać extempore lub do zaszycia w krótkim czasie. Zawiesina czy mazidło. Ostatnio dość często wykonuję mazidło olejowe z tlenkiem cynku i talkiem. Przyznam, że miałem dylemat, czy lek sklasyfikować jako zawiesinę, płynny lek do użytku zewnętrznego i wtedy ryczałt liczyć do 500 gramów, czy właśnie mazidło i wtedy jeden ryczałt liczyć do 100 gramów. Otrzymany lek ma jednak półpłynną konsystencję. Jest na bazie oleju, przeznaczony jest do smarowania i wcierania, a nie do przemywania. Zdecydowałem się zatem preparat wycenić jako mazidło, choć nie zdziwi mnie, jeśli wśród osób, które mnie oglądają, znajdą się takie, które będą miały zdanie odmienne. Na koniec dodam, że przytoczone przeze mnie definicje mazidła pochodzą z podręcznika pani Małgorzaty Sznitowskiej, Farmacja stosowana, technologia postaci leku. Serdecznie dziękuję za uwagę.